Dzień dobry w poniedziałek 8 lutego. W aktualnościach wita Państwa Krzysztof Janczurewicz. W dalszym ciągu tematem numer jeden we wszystkich mediach pozostaje pandemia. Od najbliższego poniedziałku nastąpi kolejne wyluzowanie obostrzeń, ale nie zwalnia to nikogo z obowiązku przestrzegania wszelkich zasad zachowywania się w tym okresie. Pamiętajmy, wirus nie żartuje. W niedzielę na terenie kraju wykonano mniej niż zwykle testów, ale mimo tego wykryto prawie 2500 zakażeń koronawirusem. 45 osób przegrało walkę z chorobą. W Szczecinku wykonano 33 testy, 11 dało wynik pozytywny. Niech te liczby nikogo nie zwiodą. Wirus jest i nadal jest bardzo niebezpieczny. Prowadzone szczepienia zaczną przynosić skutek dopiero za kilka tygodni, gdy więcej osób otrzyma drugą dawkę szczepionki. Pamiętajmy o obowiązującym systemie DDM, czyli zachowanie dystansu, dezynfekcji i maseczkach, a także mimo panującego mrozu o częstym wietrzeniu pomieszczeń. Dziś w archiwizjach przypomnimy nasz program na kartach historii o zbrodni w Podgajach. Przypomnijmy, 3 lutego 1945 roku w Podgajach, w spalonej stodole, odkryto zwęglone zwłoki żołnierzy 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Program był realizowany według ówczesnej wiedzy na ten temat. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Szczecinku informuje, że do 15 lutego będzie prowadził zbiórkę odpadów wielkogabaretowych z, z gospodarstw domowych, takich jak sprzęt AGD, RTV, meble oraz inne elementy wyposażenia mieszkań. Odpady wielkogabaretowe odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych w zamian za ponoszoną przez ich właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zbiórka przeprowadzona będzie według harmonogramu oraz ustalonego podziału miasta na rejony wraz z wykazem ulic w godzinach od 7 do 15. Ponadto zużyty sprzęt elektroniczny można codziennie dostarczać do punktu odbioru w siedzibie PGK przy ulicy Cieślaka. Mamy prawdziwą zimę. Niektórzy czekali na nią z utęsknieniem, dla innych jest przyczyną wielu kłopotów. Od kilku dni dokuczają nam prawdziwe mrozy. Jeziora zostały skute lodem, co jest utrapieniem dla ptactwa wodnego. Cieszą się wędkarze, którzy wyszli na lód i łowią z podlodu. W poniedziałek pokazywaliśmy wędkarza, który złowione ryby miał na lodzie. Wśród nich były maluchy, które ponownie trafiły do wody. W najbliższą niedzielę okręg PZW w Koszalinie wraz z miastem Szczecinek organizują podlodowe zawody wędkarskie na jeziorze Wilczkowo w Szczecinku. Podczas zmagań wyłoniony zostanie mistrz okręgu Koszalińskiego PZW, mistrz Szczecinka, a także najlepszy wędkarz podlodowy w kategorii Open. Rywalizacja przebiegać będzie w dwóch dwugodzinnych turach. Szczegóły na stronach internetowych okręgu Koszalińskiego PZW, Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Samorządowej Agencji i Promocji Kultury w Szczecinku. Tafla lodowa na jeziorze już chyba będzie w pełni bezpieczna, gdyż synoptysy zapowiadają silne mrozy. Codziennie trafiają do nas ostrzeżenia. Dziś synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i mrozem. Przewiduje się wystąpienie miejscami zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych przez opady śniegu oraz wschodni i północno-wschodni wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km na godzinach, w porywach do 60 km na godzinę. Strefa opadów śniegu będzie przemieszczała się od południa województwa. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w okresie ważności ostrzeżenia od 5 do 8 cm cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed silnym mrozem. Temperatura wahać się będzie w granicach minus 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to około minus 21 stopni, a więc prawdziwa zima. Przedstawiciele zarządów ochotniczych Straży Pożarnych, komendanci oraz prezesi gminnych ochotniczych Straży Pożarnych spotkali się dzisiaj na wspólnej wideokonferencji. W obradach uczestniczył również komendant powiatowy PSP, wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Szczecineckiego oraz inspektorzy do spraw zarządzania kryzysowego. Posiedzeniu jako prezes ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Szczecineckiego przewodził starosta Krzysztof Lis. Punkt otwierający posiedzenie dotyczył dystrybucji ulotek w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Broszury zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące szczepień trafią głównie do osób starszych, które zazwyczaj mają problem z dotarciem do nich za pośrednictwem internetu. Dystrybucją ulotek zajmą się jednostki ochotniczych straży pożarnych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała strażakom środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania powierzonego im zadania. Termin rozpoczęcia kolportażu wyznaczy komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dużo czasu poświęcono dyskusji na temat szczepień, którymi mają zostać poddani sami strażacy. Według narodowego programu szczepień służby mundurowe należą do pierwszej grupy szczepień, nie jest jednak do końca wiadomym, czy w grupie tej znajdują się również strażacy ochotnicy. Biorąc jednak pod uwagę wspomnianą współpracę oraz fakt uczestnictwa strażaków ochotników w akcjach mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, prawdopodobnie oni również zostaną poddani szczepieniom. Zaraz potem poruszono temat kolizji i wypadków drogowych z udziałem pojazdów pożarniczych przytoczono wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, których celem jest ich ograniczenie. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy archivizję, a na zakończenie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.